Dzień dobry Państwu, spacerowo dzisiaj, dom za darmo, trzecia część. Koszty, pieniądze, instalacje, dywagacje. Podsumuję dziś dwa wcześniejsze odcinki o tym samym tytule, dom za darmo. Była pierwsza część, była druga część. Jesteśmy dzisiaj w części trzeciej. Szanowni Państwo, ja nazywam się Adam Kleczewski, jestem członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów. Jestem inwestorem zastępczym, członkiem założycielem również Akademii Budowy Domu i Instytutu Budownictwa Optymalnego, ale to pewnie już Państwo wiecie, jeżeli oglądacie odcinki na tym kanale. Dzisiaj, Szanowni Państwo, o liczbach. Ostatnio miałem takie zlecenia, w których wykonywaliśmy różnego rodzaju, jako część tych zleceń, różnego rodzaju audyty energetyczne i jestem na bieżąco. I Szanowni Państwo, mieliśmy takie zadanie niedawno zalegalizować budynek, porobić odbiory, stary budynek, budowany dawno temu, po to, żeby właściciel mógł ten budynek sprzedać, no i po to, by zakończyć budowę, by po prostu właściciel mógł mieszkać, zanim go sprzeda, w domu, a nie na budowie. I przy okazji robiliśmy świadectwo energetyczne. I Szanowni Państwo, ten stary dom w wyniku w świadectwie energetycznym miał, o ile dobrze pamiętam, około 120 kWh metr kwadrat razy rok. Taki wynik. Robiliśmy też dwa świadectwa dwóch mieszkań, takich 10-letniego, bodajże i 7-letniego. W jednym wyszło 100 kWh metr kwadrat razy rok. W drugim wyszło 70 kWh metr kwadrat razy rok. A i też w związku z tym, że realizujemy nasze budynki, domy jednorodzinne, wolnostojące, bo w tym się specjalizujemy, zeroenergetyczne, no to robiliśmy świadectwa tych domów, a i też symulacje przy różnych założeniach, jeżeli chodzi o instalacje, o różne instalacje wariantowe. I tam nam, proszę Państwa, wychodziło od 3 do 10 kWh metr kwadrat razy rok. I teraz chcę powiedzieć, jakie to są różnice. Ale będę troszeczkę zaokrąglał po to, żeby było mi łatwiej liczyć w głowie, bo nie mam tu kalkulatora. A jak widać, jestem na spacerze, więc będę liczył w głowie. Szanowni Państwo, no zakładamy, że dzisiaj sprowadźmy to wszystko do ogrzewania, znaczy do takiej sytuacji, jakby te domy czy te mieszkania były ogrzewane tylko i wyłącznie prądem. Powiedzmy, czyli jakby nie biorę pod uwagę gazu, nie biorę pod uwagę jakiegoś ekogroszku. Zakładam, że wszędzie mamy prąd i zakładam, że te domy i te mieszkania miały powiedzmy 100 metrów kwadratowych, żeby było łatwo liczyć. I teraz tak, jeżeli mamy dzisiaj 1,50 zł płacimy za kilowatogodzinę, średnio powiedzmy, taka jest cena mniej więcej, to jak to wygląda? No wygląda to tak, że jeżeli mówimy o naszym domu, o domu budowanym po prostu według parametrów spełniających wymagania dla budynków zeroenergetycznych, czyli tam u tych przegród, u ścian jest na poziomie 0,1, 0,12, no to i mamy zużycie powiedzmy 10 kWh metr kwadrat razy rok i ten dom ma 100 metrów, no to 10 razy 100 to jest, proszę Państwa, 1000, więc rocznie jakby ten dom ma zapotrzebowanie 1000 kWh, czyli 1500 zł, Szanowni Państwo. 1500 zł to są opłaty za ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową, no i zużycie prądu po prostu w tym 100-metrowym domu. Jeżeli chodzi natomiast o mieszkania, które mają, no średnio powiedzmy z tych naszych doświadczeń, 100 kWh metr kwadrat razy rok i takie 100-metrowe mieszkanie sobie przyjmiemy, no to mamy 100 razy 100, czyli 10 tysięcy kWh razy 1,5 zł, to mamy 15 tysięcy zł, Szanowni Państwo, więc różnica jest 10 razy. Oczywiście w przypadku mieszkań problem jest taki dodatkowo, że wchodzą różnego rodzaju inne opłaty, jak to w mieszkaniach, wynikające z tych opłat wspólnych do spółdzielni czy do wspólnoty i innych opłat, tak? Natomiast dla kogo jest ten film i dla kogo są te 3 odcinki? W zasadzie brałem pod uwagę ludzi, którzy mieszkają w dużych miastach, jak Warszawa, Poznań, Wrocław, powiedzmy Kraków i tak dalej, i mieszkają w mieszkaniach, które to mieszkania mają, jak zresztą zaznaczałem w pierwszym odcinku i tego dotyczył ten pierwszy odcinek, mają 25 lat, 20, 10, 15 na przykład. No i te mieszkania, umówmy się, no one będą wymagały remontów, tak, to są stare mieszkania,
One nie spełniają najnowszych wymagań, jeżeli chodzi o energooszczędność. A mimo wszystko w dzisiejszym świecie, na dzisiejszym rynku, te mieszkania kosztują niemało. I uważam, że ci ludzie, ci właściciele tych mieszkań, takich właśnie 10-20-letnich, płacąc rachunki do wspólnot i za media łącznie, przy tym przykładzie, który podawałem w pierwszym odcinku, 2,5 tysiąca złotych miesięcznie łącznie, czyli biorąc pod uwagę i te kilowatogodziny, i te wszystkie opłaty do wspólnoty, no to oni, ci ludzie, płacą bardzo dużo. W przypadku pewnie 100-metrowego mieszkania, to to już nie jest 2,5 tysiąca złotych. Mówię tu oczywiście o takim bloku 20-letnim, powiedzmy, tak? To już nie jest 2,5 tysiąca złotych, licząc wszystko, tylko pewnie to już jest 3 tysiące złotych. W przypadku budynku, domu nowego, zeroenergetycznego, to jest, no powiedzmy, te 1500 złotych, tak? Czyli 100 złotych, powiedzmy już na okrągło, licząc miesięcznie. Czasami 200 to jest złotych, tak? Bo wiadomo, że w przypadku domów zeroenergetycznych cały problem polega na tym, że bardzo istotna jest eksploatacja i pewnego rodzaju przyzwyczajenia i nawyki. I to one decydują, te przyzwyczajenia i nawyki, faktycznie o rachunkach. Ale mimo wszystko, szanowni Państwo, jak na dłoni wychodzi, że sprzedając takie mieszkanie stare w dużym mieście, które często kosztuje 1,5 miliona złotych, około, a może 2 miliony, a może i nawet milion, warto się zastanowić, czy nie zbudować właśnie budynku zeroenergetycznego w tym budżecie. I jakby to jest istota tych trzech odcinków i konkluzja wynikająca z tego tytułu, szanowni Państwo, dom za darmo. Bo ten dom w istocie zbudowany dzisiaj i te jego koszty utrzymania, właściwie zerowe, można przyjąć. To jest taki atrybut, że rozpatrując w dłuższym okresie czasu użytkowanie mieszkania starego dzisiaj, w takim 20-30-letnim okresie czasu, okaże się za chwilę, że po prostu te pieniądze, które wydaje się na utrzymanie tych starych mieszkań, one w dużej mierze, jak nie w całości, ale w dużej mierze sfinansują budowę domu. Więc można mieć w takiej perspektywie, szanowni Państwo, dom za darmo. Szanowni Państwo, pod tym filmem wrzucę komentarze i opisy i podam też Państwu link do takiego filmu, który został nakręcony już jakiś czas temu przeze mnie, Jak nie płacić. Polecam ten film, żebyście Państwo sobie obejrzeli, kliknęli tam w tego linka i sobie też obejrzeli. I polecam te dwa wcześniejsze odcinki, żebyście Państwo sobie tą analizę mogli samodzielnie zrobić według własnych po prostu rachunków. Jeżeli chodzi o same warunki mieszkania w takim starym mieszkaniu i mikroklimat, zdrowie, to będzie kolejny odcinek, pewnie jeszcze w tym roku, w którym też opowiem Państwu, jakie ja widzę zagrożenia, jakie widzę minusy, jakie mam doświadczenia też i przemyślenia w odniesieniu do mieszkania w starym mieszkaniu. Ale to będzie w kolejnym odcinku. Także w ten sposób zakończę tą serię. Zostawiam to Państwa analizą. Każdy będzie miał inne te analizy, no bo każdy te rachunki ma nieco inne i każdy też ma inne mieszkanie. Ale jestem bardzo ciekaw, czy w tej chwili zostałem zrozumiany, bo ten pierwszy zapowiadany odcinek, kiedy miałem kręcić, spotkał się na LinkedInie, no, z takimi różnymi zaczepnymi sformułowaniami. W tej chwili też jest dosyć dużo dyskusji na temat pomp ciepła, na temat fotowoltaiki, ale to wszystko omówiłem w poprzednim odcinku o pompach ciepła. Dziękuję bardzo. Budująco serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam, życzę samych dobrych decyzji rodzinnych, inwestycyjnych, no i zapraszam do kolejnych odcinków. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Tak, oczywiście zapomniałem. Jeżeli mamy wynik w analizie zużycia energii przy projektowaniu budynku, tam powiedzmy, tak jak wspomniałem, od 3 do 10 kWh metr kwadrat razy rok, to stosując magazyny energii jesteśmy w stanie zrealizować budynek plus energetyczny, nie tylko zeroenergetyczny, bo możemy nadmiar energii z paneli na przykład fotowoltaicznych gromadzić w magazynach, ale to jest kwestia na oddzielny temat projektowy i można autonomiczny budynek w taki sposób projektować, żeby te wszystkie rzeczy pogodzić. Dziękuję, to chciałem to powiedzieć tylko.